wózek Lira 4 to bardzo lekki wózek z możliwością składania budki, regulacji podnóżka w dwóch płaszczyznach, do pozycji takiej leżącej i do pozycji siedzącej. W tej chwili widzimy złożenie do pozycji siedzącej. Pałąk odpinany jednostronnie lub dwustronnie z możliwością całkowitego usunięcia. Bardzo proste wypięcie i wpięcie. Kółka przednie z możliwością blokady do jazdy na wprost. Wózek charakteryzuje się zwrotnością i lekkością. Jest to jeden z nielicznych wózków na rynku, który posiada amortyzację siedziska. Wyposażony w dodatkowy pokrowiec na nogi. Przypinany na zatrzaski z jednej i z drugiej strony. W budce mamy okienko, przez które możemy zajrzeć do swojej pociechy. Tylna klapa osłaniająca główkę dziecka jest odpinana i uzyskujemy w tym momencie wersję letnią, czyli siateczkową osłonkę tyłu głowy. Pięciopunktowe szelki na pewno zapewnią bezpieczeństwo w tym wózeczku. Regulacja oparcia na systemie taśmowym. Płynna regulacja, można ustawić sobie dowolny kąt. Hamulec zamykany z jednej strony i zwalniany również z jednej strony wózka. Jest to hamulec linkowy, który blokuje obydwa kółka, z prawej i z lewej strony. Budkę można łatwo zdemontować, szczególnie przy bardzo słonecznych, ciepłych dniach. Uzyskujemy wózeczek spacerowy bez zadaszenia. System składania jest bardzo prosty. Troszeczkę inaczej ten wózeczek się składa. Mamy tutaj taką blokadę przeciwkozłożeniową i dwa cyngle, które pociągamy i wózek składamy do przodu. Wózek posiada specjalną blokadę, którą można spiąć stelaż. Po wciśnięciu przycisku znajdującego się w rączce, rączka nam się składa, powodując to, że wózek jest naprawdę bardzo mały. Po wyjęciu kółek, które to bardzo łatwo się wyciąga, uzyskujemy bardzo, bardzo małe wymiary wózeczka.